Obwinionego Macieja Jasińskiego uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd uniewinnił dziś jedną z osób, które w sierpniu zastąpiły drogę w furgonetce z hasłami anty-LGBT. W okolicy skrzyżowania Święty Marcin z ulicą Kościuszki pan Maciej razem z innymi przechodniami weszli na pasy i zablokowali przejazd samochodowi. Do decyzji sądu pozostawało rozważenie tego, w jakim celu pan tam stanął na tych pasach. Sąd w uzasadnieniu zaznaczył, że obwiniony miał prawo do zatrzymania obywatelskiego. Niezwłocznie po zatrzymaniu samochodu razem z innymi osobami powiadomili policję. Aktywiści uznali bowiem, że kierowca łamie prawo, emitując głośne komunikaty o tym, że środowiska homoseksualne w Polsce promują pedofilię. Mój klient dokonał zatrzymania obywatelskiego homofobicznej furgonetki, która jeździła po ulicach Poznania. Każdy może dokonać takiego zatrzymania i nie można nikogo karać za zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku. Bo to właśnie policja po przyjeździe na wezwanie przechodniów ich zdaniem nie zajęła się kierowcą furgonetki, a nimi skierowała do sądu wniosek o ukaranie 10 osób za blokowanie ruchu drogowego. Dziś policja wyroku nie komentuje. Sam zainteresowany, wobec którego wniosek o ukaranie wystosowano, nie kryje zadowolenia. W mojej ocenie nie było żadnych wątpliwości co do tego, że popełniłem dobrze, że zrobiliśmy dobrze, zatrzymując po prostu te furgonetkę. Ciężko mi tutaj wymyślić jakąś inną sytuację, jakąś inną reakcję, jaką mógłbym zrobić. I jak mówi, to ważny wyrok, bo wkrótce swój finał będą miały sprawy innych osób, które razem z panem Maciejem 20 sierpnia zatrzymały samochód. Jak sytuacja jest jasna? Idziecie za tym wozem, nie słyszycie tych szczekaczek? Samochód poruszał się w sierpniu po ulicach Poznania, a z głośników puszczano komunikaty m.in. o gejach, którzy rzekomo chcą adoptować dzieci, by je gwałcić. Ja tam nie widzę. W uzasadnieniu sądu policjanci działali niekonsekwentnie. Kierowali wniosek o ukaranie przechodniów za tamowanie ruchu drogowego. Tymczasem to zdaniem sądu nie miało miejsca. Tutaj chodziło o niezwłoczne przekazanie sprawcy policji. No tak, ale pan już zszedł z tych pasów, a panowie policjanci jeszcze się w ogóle tym panem, na którego wskazywaliście, nie zainteresowali. Sąd kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Wyrok jest nieprawomocny. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.